Nie chcę sobie auta na rent 2. W tym odcinku pokażemy Ci, w jaki sposób pisać proste skrypty. Torrent 2 ma wbudowany w siebie moduł, dzięki któremu możemy pisać skrypty w języku programowania T2Script. T2Script jest długo rozwijanym językiem, którego najnowsza wersja pojawiła się pod koniec 2010 roku. Aby pisać proste skrypty w T2Script, nie jest wymagana jakaś duża wiedza. Aby rozpocząć pisanie skryptów Torrent 2, przechodzimy do mojego domenu skrypty. I uruchamiamy edytor skryptów. Lub naciskamy Ctrl E. Jak widzimy, otwiera się nam edytor. Ta część skryptu to jest nagłówek, który składa się z komentarza, w którym są ważne informacje o skrypcie. Tak na przykład, co skrypt będzie robił. W naszym przypadku nasz skrypt będzie reagował na słowo w związku z tym, że jestem teraz na czasie na Niku Jerzyk, chciałbym, żeby gdy ktoś inny napisze imię Piotrek, było to w jakiś sposób sygnalizowane dla mnie, może podkreślone mi dźwiękiem. Także to jest właśnie to, co będzie robił. By rozpocząć pisanie takiego skryptu, wstawiamy shell funkcji publiczną. Funkcja publiczna charakteryzuje się tym, że możemy jej przypisać akcję lub zdarzenie, które będzie wywoływała. W naszym przypadku nazwa zdarzenia będzie onmsb, to znaczy, gdy ktoś napisze coś na pokoju. Nazwa funkcji, no to będzie reakcja. Ok. Funkcja została automatycznie utworzona dla nas. Teraz musimy przystąpić do pisania tej funkcji. Chcemy zrobić funkcję, która będzie wyszukiwała słowa. Użyjemy komendy if. Ważna sprawa podczas pisania w edytorze, pokazuje się nam numer wiersza, numer znaku oraz wartości kontrolne nawiasów. Znaczy na przykład, jeśli pozostawimy jakiś nawias niedomknięty, ta wartość będzie miała wartość inną od zera, jak widzimy tutaj. Kontrolowane nawiasy kwadratowe i nawiasy okrągłe. Że jeśli wszystko pozamykaliśmy danej linii, wtedy ta wartość powinna mieć wartość 0. To jest takie patrzenie dla nas. Jak operatora ST. Lowercase, czyli wyszukujący słowa bez sprawdzania wielkości liter. Nazwa zmiennej z wiadomością. Nazwy zmiennych dla danego zdarzenia możemy sprawdzić oczywiście. Tam znajdują się wszystkie informacje, jak zmienne występują w jakimś zdarzeniu. Oraz drugi parametr. Parametr argumentu to będzie piątek. Ale przez nas wyrażenie. I jeśli Piotrek znajduje się w wiadomości,
co ma się stać. Tak więc, w moim przypadku, chciałbym zagrać jakiś wolny. Nie możemy podać liczbę zbudowanych dźwięków tabory 2 lub jakąś ścieżkę dźwięku. W moim przypadku dam liczbę 0. Oraz chciałbym podkreślić tą wiadomość. Używamy do tego komendy Breakdown z kodem koloru. W tym wypadku bym chciał kolor czarny. Z grubością komenda WND działa tutaj w ten sposób. O, się w tym pokoju. Zgadzała się wiadomość. Teraz co musimy robić, to skompilować ten skrypt. Mamy włączony tryb gadatliwy, także dostaliśmy parę informacji o analizie i kompilacji tego skryptu. Również w zakładce obiekty musimy zobaczyć nową funkcję tutaj. Jest. Ale zmiany jest na razie pusta. Zobaczymy, jak działa nasz skrypt. Teraz potrzebujemy kogoś, kto przetestuje, czyli napisze na tym pokoju. Jak widzimy, skrypt zadziałał, dźwięk został odegrany, jak również podkreślone na czarno wiadomości. Zgodnie z tym, co chcieliśmy osiągnąć. Teraz ważna sprawa. Gdybyśmy chcieli ten skrypt ładować za każdym razem przy uruchomieniu programu, musimy go zapisać. Teraz go zapisz. Nazwijmy go na przykład reakcja. Został zapisany. Idziemy teraz do konserwy. I aby załadować skrypt, użyjemy komendy load. Żeby sprawdzić parametry, komendy pisałem po prostu na początku bez parametrów. Tak jak pokazała mi się wiadomość z błędem i zawierająca jakie parametry przyjmuje ta komenda, czyli tak. To jest reakcja. Nazwa pliku. Nazwa skryptu. I flaga. Jest oczywiście ładowane. Domyślna flaga oraz S. Czyli zapisane do autouruchamiania. Dla tej komendy spowoduje, że skrypt będzie automatycznie uruchomiony na starcie tabory 2. To było takie krótkie wprowadzenie do skryptów. Jak widzimy, edytor skryptów jest dobrym środowiskiem do jej pisania. Posiada on formater skryptów, który ustawia wcięcia automatyczne w skrypcie oraz zaawansowany edytor szablonów, dzięki któremu możemy prościć i pisanie skryptów. Sam widzicie, napisanie tego skryptu zajęło około 1 minuty. Dziękuję za uwagę i zapraszam na naszą stronę www.taborec2.pl. Więcej informacji o skryptach należy sięgnąć do
dni oraz innych dokumentów dostępnych na naszej stronie pomocy dostępnej pomocy programu tutaj. Do usłyszenia.